będą małe, piękne albumiki. Zostały wydane parę dni temu ze zdjęciami, pięknymi zdjęciami naszego sanktuarium. Może uda się też jeszcze wydrukować większy album z jeszcze większym zestawem zdjęć i z tekstami z konsekracji. Będą też piękne kalendarze na 2017 rok ze zdjęciami już z tego sanktuarium oraz płyty CD i DVD z konsekracji z sanktuarium. I jeszcze jedna niezwykle ważna sprawa. Radio Maria i wszystkie dzieła to łaska Boża, ale i owoc pracy, współpracy, pomocy, rozumiejących, jak potrzebne są te dzieła dla Kościoła, Polski i świata. Jak potrzebne są, by ten świat i Polska stawały się bardziej Boże i bardziej ludzkie. Bóg zapłać tym, którzy pomagają. Prosimy jednak tych również, którzy jeszcze tego nie czują. A jest wielu takich. Wspólne przeżywanie niedzieli przez cały naród jest bardzo wspólnototwórcze i państwowo twórcze. Prosimy Was bardzo gorąco o systematyczną pomoc. Słuchasz, oglądasz, cieszymy się z tego bardzo, ale Ty pomagasz. Te dzieła utrzymują tylko słuchacze i telewizorzy. Nie wierzcie żadnej propagandy, że ktoś inny nam pomaga. Nie wierzcie. Nie właśnie tylko będzie można złożyć ofiarę na te dzieła. Między namiotami Fundacji Nasza Przyszłość, książkami, kwiatami, kalendarzami, o których mówiłem, będą małe namioty oznaczone u góry różnej. I tam prosimy składać w zaklejonej koperce z nazwiskiem i adresem ofiary. Nie zapominali o tym, że my pokazujemy, czy zwracamy uwagę na godność człowieka, tak nie, że dobrego weekendu, tylko ten początek tygodnia, to spojrzenie na człowieka, na jego bycie, tu i teraz przeżywanie życia. My też szukamy pewnie motywacji, tak, na swoje życie osobiste, społeczne, przede wszystkim małżeńskie, rodzinne, które widzimy, że też wielokrotnie jest zagrożone. Upominamy się o to, żeby ta rodzina, tylko teraz trzymamy prawa, które sprzyjają temu, żeby ta rodzina się cementowała, czy była silna. Tak. Myślę, że właśnie ten projekt ustawy na pewno takim, jest takim rozwiązaniem bardzo prorodzinnym, a oczywiście samochodami, autobusami, pracy nam jako duszpasterzom nie zabrali właśnie w tym przypominaniu, kształtowaniu właściwie charakteru dzieci, bo my powinniśmy także bardzo gorąco ofertą duszpasterską z pewnymi propozycjami dotyczącymi przeżywania ofertą, to przede wszystkim jest jednak z ustanowienia Bożego, to jednak jest Eucharystia Niedzielna. Pamiętamy, że każda niedziela to jest Pana Wielkanoc, to jest świętowanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I jeśli tak przeżywamy niedzielę, to równocześnie budujemy sens naszego życia, sens naszych wysiłków rodzinnych, zawodowych, czasem cierpienia, choroby, kiedy potrafimy całą treść naszego życia właśnie łączyć z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. To się dokonuje na niedzielę Eucharystii. Zyskujemy właśnie poczucie sensu. Wzmacniana jest nasza nadzieja i kiedy wychodzimy z Eucharystii niedzielnej z Bożym błogosławieństwem, to wychodzimy właściwie uskrzydleni do nowych zadań i obowiązków. Ekscelencjo, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że to też jakaś będzie zachęta dla nas, by też złożyć ten podpis pod projektem ustawy. Ja bardzo, bardzo serdecznie zachęcam i proszę właśnie o włączenie się, o poparcie tej inicjatywy. Nasz katolicki gość niedzielny już to zrobił. Na najbliższą niedzielę w tym numerze już zamieścił deklarację właśnie poparcia. Są też artykuły. My tutaj na biskupie metropolii górnośląskiej i biskup także diecezji sosnowieckiej w najbliższą niedzielę przemówimy jednym głosem, właśnie komunikatem popierającym tę inicjatywę i zachęcającym naszych wiernych do składania podpisów. Czyli Katowice. Musimy się opowiedzieć za niedzielę. To jest nasz obowiązek. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, ekscelencjo, za rozmowę. Szczęść Boże. Kłaniam się, szczęść Boże, dziękuję bardzo. Naszym gościem był jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa przy Konferencji Episkopatu Polski.